Damian Grabowski po gali KSW 49, w zasadzie w jej trakcie, ale po walce wygranej z Karolem Bedorfem. Damian, ja powiem krótko, ty tę walkę wygrałeś charakterem i myślę, że się ze mną zgodzisz. No nie tylko charakterem, bo bardzo mocno do tego trenowałem i gdzieś tam, kurczę, wierzyłem bardzo mocno w to, że wygram. Wiedziałem, że Karol, że tak powiem, traci energię wraz z upływającym czasem i nawet jak leżał na mnie, to mówię, uderzenia nie były jakieś tam mocne i jak już tam dostałem dwa razy i myślę, nie rusza to mnie, te uderzenia w parterze, to wiedziałem, że on się męczy, bo słyszałem jeszcze, jak oddychał, on się denerwował bardzo. Chciał bardzo szybko mnie poddać, jak już zdobył dosiad, a nie udawało mu się to. No i ten. Wyszło jakoś. Mówię to dlatego, że początek był mocny w wykonaniu Karola Bedorfa. Były próby kopać, były mocny, ciosy, Karol... jest rozdzielcie pod twoim prawym okiem i właśnie dlatego uważam, że ty go po prostu w tej walce złamałeś, przetrwałeś nawałnicę, a później sam ruszyłeś i już nie dałeś mu miejsca. Też, taki też był plan z racji tego, że no wiedzieliśmy, że Karol jest bardzo silnym zawodnikiem. On ma kopię jak koń, bije też bardzo mocno, ma potężną muskulaturę. No i wiedziałem, że na początku będzie bardzo niebezpieczny, dlatego też starałem się oddawać, gdzieś tam też byłem spięty bardzo, bo mieliśmy jakąś tam taktykę obmyśloną, ale no niestety z racji tego, że ja byłem spięty albo nie potrafiłem tego wykonać, albo po prostu atmosfera KSW mnie tak troszkę przytłoczyła na samym początku, to nie wyszło mi to. No muszę z czasem na pewno się rozluźnię w tej klatce i będzie to lepiej wyglądało, ale tak jak mówisz, charakterem, tymi takimi tak zwanymi jajami, charakterem pitbulla udało się go rozkwasić. Chyba też duża rola narożnika. Mojego? Czy tak? A kurczę, nie słyszałem nic. Powiem ci szczerze, naprawdę miałem taką adrenalinę, że nic nie słyszałem. Było dużo kontrataków twoich. Szczególnie się podobały gdzieś takie kopnięcia na kolana. Takie tipy, no takie stopujące. No ja tak robię. Tymi kopnięciami, można powiedzieć, wygrałem pas w Rosji w M1 Global, ponieważ też biłem się z bardzo mocnym uderzaczem, że no nie wiem, miał tam chyba 8 albo 10 nokautów pod rząd, mocniejszy niż Karol, ale właśnie zatrzymałem go tymi mocnymi kopnięciami w kolano i tutaj Karol jak dostał 2 albo 3 razy, to też widziałem, że wytrąciło go tak z równowagi. Coś tam mu się pojawiło w tych oczach takiego, że o kurde, co on robi, nie? Akcja kończąca. Opowiedz o niej, bo zrzuciłeś z siebie z pleców Karola Bedorfa, no a później to już była sieczka, no to chyba trzeba to nazwać. Wiesz co, dużo łokci robiłem właśnie w parterze. Dużo ground and pound, ja generalnie z tego, że tak powiem, w cudzysłowie słynę, że mam dobry ground and pound i dobrze biję na ziemi, dobrze biję w brudnym boksie. Tak naprawdę najwięcej uderzeń zadałem tutaj albo w clinchu, albo właśnie w parterze, bo w tej stójce to jak zwykle to kuleje. No ale łokcie zrobiły robotę. Tam chyba 4 czy 5 weszło czysto, dosiadłem, dobiłem go z dosiadu. No ja jestem zadowolony bardzo, bo tak jak mówiłem, jak wygram z Karolem Bedorfem, to wrócę z powrotem na szczyty. Ta walka dała mi więcej niż zwycięstwo z 3 innymi zawodnikami. No to pytamy o te szczyty. Czy twoim zdaniem w tym wieku jeszcze można raz spróbować na ten szczyt wejść? Na tym szczycie aktualnie Phil de Vries. Wiesz co, ja to mam takie ciche marzenie, że kiedyś wygram z najsilniejszym człowiekiem na świecie, jest nim Mariusz Pudzianowski. Jeżeli podjąłby rękawice, to z chęcią bym z nim zawalczył, żeby opowiadać wnukom, bo jak mówię, wygram z Philem de Vriesem, to że tak powiem, to się nie odbije echem wieczności w Polsce, a jak wygrałbym z Mariuszem Pudzianowskim, to pisaliby o mnie, że tak powiem, legendy. Brzmi to trochę jak wyzwanie. No tak, nie jestem znany z tego trash talk i z tej takiej złej krwi, dlatego to po prostu taka dżentelmeńska propozycja, jeżeli Mariusz by chciał stoczyć walkę też, można powiedzieć w cudzysłowie z legendą MMA, to ja bardzo chętnie uszanuję jego podjęcie rękawic. To zapytamy o to Mariusza. Dzięki wielkie, Damian Grabowski. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkim fanów. Dziękuję za doping w Fergo Arenie. Dziękuję wam dziennikarzom za miłe przyjęcie i do zobaczenia następnym razem. A jeszcze tylko tak ja dopytam. Skoro Karol Bedorf wygrał z Mariuszem Pudzianowskim, to czy taka walka miałaby sens? Wiesz co, to jest waga ciężka, tutaj wszystko się może zdarzyć. Ja myślę, że Mariusz też przegrał z Karolem, bo tak jak tutaj kolega wspomniał, ja przełamałem ten jego napór, a Mariusz gdzieś po prostu pękł po drodze i nie przełamał. A taką mieliśmy taktykę, żeby właśnie Karola Bedorfa złamać raz, że psychicznie, a dwa, że kondycyjnie i to się udało po prostu w 100%. Przede wszystkim to myślę, że my wszyscy cieszymy się jako kibice MMA, że Polish Pitbull powrócił w tej swojej, no, pitbullowej wersji. Bardzo się cieszę, dziękuję. Czy tak będą wyglądały też następne pojedynki? Kurde, no ciężko powiedzieć, wiesz o co chodzi. Tutaj mieli o ten ogień, bo mówiliśmy ostatnio w wywiadzie. Mieliśmy taktykę na walkę w stójce, okazało się, że wylądowaliśmy na ziemi i skończyłem tak jak zawsze. Powiedzieliśmy ostatnio w wywiadzie, że poczułeś ten ogień znów przed Karolem Bedorfem, czyli to się wszystko sprawdziło. Wiesz, generalnie przed KSW miałem większą motywację do treningu, przygotowując się do walki w KSW, niż przygotowując się do walk w UFC.
naprawdę, tutaj teraz jestem na swoim podwórku i mam nadzieję, że w końcu zacznę odcinać kupony od tej mojej ciężkiej 30-letniej pracy. A jeżeli nie Mariusz Pudzianowski, to podbicie wagi ciężkiej w KSW? Nie wiem. Idziemy na imprezę. Idziemy, dobra. Dzięki wielkie.